Witam, ja jestem Wosiu, a dzisiaj zrecenzujemy sobie zestaw 80010 Demon Bull Chinch z serii LEGO Mantici. Zestaw kosztuje 359 zł na sklepie LEGO i podobnie na Allegro. Posiada 1051 elementów, co daje nam dosyć dobry przelicznik. 3 minifigurki, z czego aż 2 są ekskluzywne. Jest to księżniczka Iron Fan i Pixie w tej wersji. Zestaw jest dosyć ciekawy, cała konstrukcja w zestawie jedyna to jest właśnie Demon Bull Chinch, nie ma żadnych pobocznych rzeczy, mamy tylko to. To co mamy, bądź co bądź jest dobre, mamy kilka funkcji, jaką między innymi jest Light Bridge świecący w jego klatce piersiowej, ale to zobaczycie w recenzji. I żeby nie przedłużać, przejdźmy do niej. Zaczniemy sobie recenzję od księżniczki Iron Fan, czyli żony Bull Chincha, Demon Bull Chincha i matki Redsona. Tak jest ona, mimo tego, że ma wersję minifigurki, też jest ona jednym z demonów, według tego, co napisano w wędrówce na zachód. Nadruki na torsie i froncie tutaj tej spodnicy są naprawdę ładnie zrobione. Jest ona utrzymana w kolorystyce czerwonej, jak pewnie zauważyliście. Nadruki są naprawdę świetne. Mamy tutaj też ten winylowy element, który jest dla niej ekskluzywny. Teraz rozdajemy, żebyście mogli lepiej zobaczyć figurkę. Mamy tutaj też te naramienniki, które wystąpiły w dużej ilości zestawów, plus włosy. Fryzura jest kompletnie ekskluzywna dla tej figurki. Bardzo jej licuje z tymi rogami byczymi. I tak się ona prezentuje. Mamy jeszcze drugą twarz, która jest nieco bardziej zdenerwowana. I tak się ona prezentuje. Ale cóż, to jest księżniczka Iron Fan i przejdźmy dalej. A więc drugą ekskluzywną figurką dla tego zestawu jest Pixie. Przynajmniej w momencie, w którym ten zestaw wyszedł, był ekskluzywny. Ma on krótsze niż zwykła minifigurka nóżki. Ma te średnie, które też się ruszają. Ma na nich ekskluzywny nadruk różnych kieszeni. Tors jest chyba tym, co jest i nogi są właśnie tym, co jest ekskluzywne dla tej figurki. Tors też ma bardzo ładne nadruki, równych kieszeni i tego typu rzeczy. Z tyłu ma swoje logo. Kamizelka jest naprawdę fajnie nadrukowana. Główka jest wstąpiła w kilku zestawach, jest to specjalny element dla niego. Po zdjęciu czapki wygląda ona tak, można przyczepić coś na ten stół. Średnie wygląda bez niczego, więc niech czapka wróci. Na wyposażenie ma swoje grabiek, tylko że w tym wypadku ma jeszcze do niej doczepioną wywódnię mięsa, połączoną z maszynki do mięsa, tak zrobioną z maszynki do mięsa. Mam tutaj też jakiś ekranik. Celownik prawdopodobnie. Jest to dosyć absurdalne, ale lubię to. Więc to jest on. I teraz przejdźmy do ostatniej figurki. Jaką jest Mantici we własnej osobie? Ma on bardzo ładne nadruki na nogach, jak i również podwójnie odlewane nogi, ponieważ w połowie są czarne, w połowie czerwone. Niestety trochę nad tym czarnym te białe elementy trochę średnio spasowują. Tak tutaj jest miejsce, gdzie ten plastik był ze sobą zlewany jakoś. Tak jest to bardzo widoczna linia. Na torsie ma swoją kurtkę, w tym kolorze kit orange podajwy. Nadruki też ma bardzo ładne. Z tyłu ma logo swojej Mantici'a, tak? Na wyposażenie ma swój kostur, tak, ten z kolumny, taki sam jak w dawno recenzowanym mechu Mantici'a. Właśnie. Twarz ma dosyć uśmiechniętą, ma jeszcze słuchawki na szyi, tutaj mamy tą bandanę z tą nadrukiem tej przepaści, którą nosił Mantici'a, przepraszam. Pod włosami z kolei mamy drugą twarz, bardziej zdenerwowaną. Tak się on prezentuje. Figurka nie jest w żaden sposób ekskluzywna dla tego zestawu, wystąpiła w większej ilości zestawów, ale jest naprawdę przydatną figurką, tak, bo możecie użyć jego elementów do czegoś innego, tak, słuchawki się przydadzą, włosy, nie wiem. Twarz jest dosyć generyczna, więc nikt nie powinien mieć z tym problemu. Kurtka podobnie. Nogi też mogą się bardzo przydać. To jest Mantici, więc przejdźmy do samej recenzji. Więc jakowe figurki mamy ze sobą, możemy je zrobić i zająć się samym zestawem. Jak mówiłem, na zestaw składa się z konstrukcji przynajmniej tylko i wyłącznie Demon Bull Chinch, tak? Więc wszystko, co jest w zestawie, wszystkie 1051 elementów, nie licząc figurek, mamy tutaj. Tak wygląda ze wszystkich stron, jak go teraz widzicie. Na wyposażenie ma topór. Ma topór zrobiony z masztu. Jest on prawdziwie ogromny. Jak mówiłem, używa masztu statku. Mam tutaj jedną naklejkę. Mam te elementy z Netsonites w kolorze transparentno-neonowo-pomarańczowym. I jako że go już przerobiliśmy, możemy go odłożyć. Łączy on się z figurką tutaj na tym pinie i ten axel go tutaj usztywnia, żeby się nie majtał na strony. Mamy też trzy palce z artykulacją, gdzie mamy po stawie zawiasowym w każdym z palców dwa. Dodatkowo na opuszczach, tak, w kciuku tak samo, plus te mogą robić coś takiego. Dalej, jeżeli chodzi o samą konstrukcję, zaczniemy od stóp, będziemy kontynuowali od stóp. Mamy tutaj podkowy, tak, nie podkowy, jakby kopyta, zrobione z brud stalowo-brodego, z The LEGO Movie. Można nimi też delikatnie poruszać na boki.
mamy staw z Ledger Exoforce, touch klikający, można nim tylko trochę obracać i to wszystko. Reszta jest sztywna praktycznie, nic się tutaj nie rusza, nie licząc, ale mamy też bardzo dużo ładnych detali, a tutaj jest to metaliczna część łącząca się po prostu z tym fioletowym skórą, jakby po prostu to było przyczepione podczas jakiejś pośpiesznej operacji. Kolana są nieruchome kompletnie, choć wyglądają ładnie, są zdjęte wcześniej, tak. Mamy naklejkę, dwie naklejki nogi są symetryczne, więc są praktycznie tak samo zbudowane. Ta naklejka topiącej się czy odpadającej skóry jest ciekawa, jak na firmę, której tak bardzo zależy na byciu pacyfistycznym i łagodnym. Mamy stawy w nogach, dwa, można ruszać nimi do przodu, do tyłu i na boki, delikatnie, ponieważ tutaj te stawy kulczowe przeszkadzają, więc można mu zrobić delikatny rozstaw, można go delikatnie postawić. W większości pus, które jest w stanie mieć, będzie stał, tak? To nie jest problem. Osobiście delikatnie tutaj robię rozstaw stóp, dzięki czemu nie próbuję się przewrócić. Dalej mam tutaj te stawy kulczowe, o których wspomniałem, te rączki z Bionicle, na którym trzymają się te rurki, można nimi delikatnie manipulować, nie ma z tym problemu. Dalej przechodzimy do jego klatki piersiowej i tych wszystkich żeber, które tutaj są bardzo fajnie zbudowane. Tutaj mamy cockpit, który po raz pierwszy zadebiutował w statku generała Grievousa w kolorze transparentno-neonowo-pomarańczowym i tu jest jedna z funkcji. Jest nią świecący light bridge w środku, widzicie jak się przedostaje światło. Mam tutaj też ten element strzały z Lego Power Miner bodajże, który nadaje trochę takiej faktury ala serca, żył, które tutaj po prostu są. Delikatnie to możecie widzieć. Tutaj w okolice szyi są niezabudowane. Nie jest to specjalnie problem, patrząc na to, że głowa tutaj wszystko blokuje. I zaczyna się tutaj mój największy problem z tą konstrukcją, jaką jest po prostu fakt, że szyja jest za słaba. Jest to zwykły podwójny zawiasik, tutaj taki. I nie jest on w stanie utrzymać tak masywnej głowy. Jest to naprawdę największa wada tej figurki moim zdaniem. Oczy nie są naklejkami, są to nadruki symetryczne. Paszczę można otworzyć, więc to jest na dobrą sprawę podparcie tutaj tej szczęki o te żebra jest jedynym sposobem na to, żeby figurka jako taką miała głowę wyżej. Szczęka jest też zrobiona w taki metaliczny sposób, jakby po prostu była przysyta do niego na jakiejś bolesnej operacji. Mamy rogi złote. Dalej przechodząc do rąk, ich konstrukcja jest bardzo podobna jak w niedawno recenzowanym Monkey Tingle, tak? Jeżeli chodzi przynajmniej o artykulację, ponieważ mam tutaj ten staw z zębatką. Tutaj jest podczepiony jeden ball joint, tam były dwa, dzięki czemu można swobodnie tym obracać. I stawy z Exoforce sprawiają, że można odchylać delikatnie na boki ręce, na prawo i lewo. Więc jak mówiliśmy, jedna ręka już tutaj ma te trzy palusie, tak, o czym nie wspomniałem, to że i tu jest naklejka, taka sama. Dalej, przechodzą do drugiej ręki z miotaczem ognia. Artykulacja jest taka sama, nie licząc palców, wiadomo, nie, mamy też ognia, nie palce. Ale staw tutaj jest jeden, tak, tu wszystko chodzi tak samo. Tutaj też na ramiennikach mamy te dwie naklejki, jedną tu i drugą z drugiej strony. Tutaj to, co te żółte elementy są nadrukami, można delikatnie obracać tym miotaczem ognia. Tu jest kolejna naklejka, występują trzy w tym zestawie. I co? I ten odzień jest nieco inny niż te, z którym wcześniej się spotykałem, ponieważ ten nie jest pomarańczowym z żółtym, tak? Czyli wszystkie inne, tylko to jest transparentno-pomarańczowe plus transparentno-czarny, bądź po prostu transparentny. Dalej mamy wyrzutnie, które zaraz zaprezentuję, jak działają. Więc działka działają w ten sposób, że tutaj mamy ten oto element i możemy go pstryknąć. Widzieliście, jak poleciał jeden element. Mamy drugie działko, może je lepiej zauważycie. O, study poleciały we wszystkie strony. W tym wypadku odleciał nawet kawałek działka, który nie powinien odlecieć, ale cóż. Na samych działkach też mamy naklejki. Są one właśnie taką kratą, która bardzo fajnie się prezentuje. Tutaj całe to wnętrze jest puste, więc od tyłu to wygląda średnio. Na szczęście można je tak ustawić, żeby tego nie było widać. Z tyłu mamy jeszcze tą kratę, w której mamy tutaj jakby ogień płonący, tak, jest rozpalony.
z tyłu nie prezentuje się najlepiej, nie prezentuje się też najgorzej. Mamy trochę antystudów, ale bez przesady. Tutaj mamy przycisk, w którym można aktywować funkcję świecącą. Widzicie, jak go zapalam teraz. I na dobrą sprawę to jest konstrukcja w tym zestawie. Rymuje, chociaż tego nie czuję. Więc to jest Demon Bull King. Teraz przejdźmy do części zapasowych i podsumowania. Więc podsumowując, jak widzicie, mamy tutaj Demon Bull Kinga razem z całym zestawem, tak cały zestaw dosłownie, czyli jedyna konstrukcja plus trzy figurki. 359 zł, 1051 elementów. No, jest to bardzo dobry przelicznik technicznie. Jeżeli patrzymy, co jest w środku, to też nie jest źle, ponieważ Demon Bull King jest naprawdę masywny, podczas na półce prezentuje się bardzo dobrze i dominuje inne rzeczy, i o ile nie jest tak duży jak niedawno recenzowany Monkey King Mech, to jest o wiele szerszy. Naprawdę jego prezencja to jest szerokość, bo jest praktycznie tak samo szeroki jak wysoki i to widać, zajmuje dosyć sporo miejsca na półce. Nabór figurek nie jest zły w żaden sposób, ponieważ mamy unikatową figurkę Pixiego, przynajmniej dla roku, w którym zestaw był wydany. Księżniczy Iron Fan, która też jest unikatowa, i Mankici, dla który wystąpił jeszcze w wielu innych zestawach. Jedyne co, to przyczepiło mi się, że mogłaby tu być jeszcze jedna figurka czy dwie zwykłych byków, demonów, tak, tych klonów, których używają jako mięsa armatniego, bo bardzo by się tu przydało. Tak, nie mógłbym prosić o nic więcej, jest to bardzo prostolinijny zestaw, jedna konstrukcja, odpowiednia cena. Konstrukcja jest bardzo przyjemna, tak swoją drogą, o czym jeszcze nie wspomniałem. Buduje się ten zestaw naprawdę dobrze, niektóre rzeczy są ciekawie zrobione, inne bardzo prosto. Wszystko się dobrze trzyma, tak, można go normalnie podnieść i zrobić tak i nic się nie stanie. No chyba że akurat macie tutaj załadowane te działka, to jest wyjątek. Podczas recenzji ja je wystrzeliłem, więc teraz tych studów raczej już nie odzyskam przez następny rok. Przynajmniej tak się prezentuje ten zestaw. Ja go osobiście bardzo polecam. Zapraszam was do lajkowania, subskrybowania, napisania, co wy sądzicie o tym filmie. Czy podobała wam się recenzja, zestaw. Cześć!